kiedyś się strasznie spinałem i tak w ogóle budził się we mnie taki wystraszony chłopiec, gdy ktoś podnosił głos przy mnie. Zresztą znam bardzo wiele osób, które na sam właśnie dźwięk podniesionego głosu truchleją. Gniew kojarzy nam się bardzo często właśnie z taką czyjąś ślepą furią, z chęcią zniszczenia nas, z chęcią przygniecenia, z jakąś ogromną niepewnością. Czymś zupełnie innym jest gniew Boga. Gniew Boga to jest głośniejsze powiedzenie: człowieku, dlaczego zamykasz się na moją miłość? To jest głośniejsze zawołanie: kocham cię do szaleństwa. Co ty robisz? Uświadom sobie, co ty robisz, kiedy się od tej miłości odwracasz. Jezus Chrystus jest jedynym, najmocniejszym słowem Ojca. Już nie ma innego. Już bardziej Bóg nie potrafi powiedzieć, jak nas kocha i kim dla Niego jesteśmy i jakie dla nas ma plany i zamysły. Jeśli zamykamy się na Jezusa, zaczynamy kręcić nosem i szukać dziury w całym i nie otwieramy się na Jego Słowo, na Słowo Ewangelii, wówczas jedyne, co Bóg może zrobić, to jest głośniej zawołać: co ty robisz, gdy odwracasz się od mojego Syna? I to jest sens tych słów Jezusa, że kto nie przyjmuje mnie, mówi Pan, nad tym ciąży gniew Boga.